Witajcie ponownie, z tej strony Kantal. Pora na kolejny indyczy miesiąc. Maj wjeżdża do nas na pełnej, a wraz z nim aż 11 interesujących gier niezależnych. Zapraszam. Muzyka jest wszędzie w City of Bits i napędza absolutnie wszystko w tej strzelance na dwa drążki z elementami roguelite. Posłuchaj rytmu, daj się ponieść emocjom i rozpętaj piekło na dachach miasta, przebijając się przez legiony wrogich robotów. Repetitive Indie Combat Experience to wszystko, czego potrzebujesz na koniec dnia. Miecz, sześciopak i tylko planety, które można zamienić w gwiezdny pył i co najważniejsze, zrabować. Nie ma nic lepszego niż popełnienie planetarnego ludobójstwa. Powstań, upadły bohaterze. Wejdź do Soul Survivors, wstrząsającej podróży do mrocznego retro świata, który wymaga umiejętności i odwagi. Każda chwila może być twoją ostatnią, ale z każdą porażką stajesz się silniejszy. Podejmij wyzwanie, pokonaj zniechęcających wrogów i oczyść świat z przeklętych ziem. Killbook to szybka, pierwszoosobowa strzelanka osadzona na niekończącej się arenie. Tnij i strzelaj, by przedrzeć się przez hordy morderczych owadów. Opanuj płynną mechanikę ruchu w powietrzu i walcz o chwałę na tablicach liderów. Darkest Dungeon 2 to roguelike'owa wyprawa straceńców. Stwórz drużynę, wyposaż diligence i wyrusz przez niszczące krajobrazy w rozpaczliwej misji, której celem jest uniknięcie apokalipsy. Najprzeraźliwsze niebezpieczeństwa czają się jednak w twoim sercu. Gotuj w tym tętniącym życiem solarpunkowym mieście Heliantus jako Nori Kaga, czyli bohaterka prowadząca wózek z jedzeniem, która pragnie stać się tak sławna jak jej wzór do naśladowania, kulinarna królowa rubarb. Broń swojego zamku w tej dynamicznej hybrydowej grze Tower Defense z aktywnym bohaterem. Graj jako ulepszony alchemicznie wojownik Bellator. Zastawiaj pułapki, buduj wieże, twórz potężną broń i broń swojego domu. Los zamku leży w twoich rękach. Dołącz do gotyckiej bitwy, w której dobro konfrontuje się ze złem. Walcz korzystając z mechaniki tworzenia talii. Graj po którejkolwiek ze stron, najeżdżając zamek Alarika lub jako sam Alaric broniący się przed najeźdźcami. To dosłownie dwie gry w jednej. Ironiczna przygoda z cyberpunkową estetyką osadzona w świecie, w którym ludzi zastąpiły dinozaury. Zostań pierwszorzędnym mechanikiem w warsztacie naprawczym. Naprawiaj gadżety, prowadź szczere rozmowy i oferuj swoim klientom drinki. Wszystko po to, by spełnić twoje największe marzenie. Ryosuke nie jest zwykłym licealistą. On i jego przyjaciele, gwiazdy sportu, potajemnie walczą ze złymi siłami najeźdźców Lorda Vishiusa, który dla własnej rozrywki chce organizować złowrogie imprezy sportowe. Ryosuke jest chłopcem, nietoperzem. Polybridge 3 to gra logiczna, w której kluczem jest budowanie mostów. Dostarcz pojazdy do celu, sprawdzając swoje umiejętności inżynieryjne i rozwiązywanie problemów. Mosty wiszące, mosty zwodzone, mosty wielopoziomowe, szalone prawie mosty, 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 mosty. Moimi faworytami tego miesiąca są Darkest Dungeon 2, Killbook oraz City of Bits. A co wam się spodobało? Dajcie znać w komentarzach. Do usłyszenia za miesiąc.